dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie w Domu Artysty Plastyka przy ulicy Mazowieckiej i znajdujemy się w Galerii Lufcik, gdzie mam wielki zaszczyt w imieniu swoim, pani prezes Bożeny Leszczyńskiej oraz całego zarządu, otworzyć wystawę Promemoria malarstwa naszego kolegi Włodzimierza Iwanka, który zmarł w 2019 roku. Witam bardzo serdecznie siostrę artysty, panią Barbarę Burską, bez której ta wystawa nie powstałaby. I bardzo serdecznie dziękuję za wypożyczenie wszystkich dzieł artysty i za pomoc w organizacji. Witam wszystkich pracowników związku i bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej pośmiertnej wystawy. Również wyrazy wdzięczności przekazuję naszemu kuzynowi Michałowi Bernaciakowi, nieobecnemu dzisiaj, ale bez którego zapewne, nie tylko mojej i wdowy po moim bracie, ta wystawa by nie powstała. Studiował w Toruniu, tak? Rozpoczął studia w Toruniu, a ukończył je na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Tak. I chciałam powiedzieć właśnie, że był studentem tak wspaniałych profesorów jak Bronisław Kieszkowski, Stanisław Borysowski, a w Warszawie studiował u profesora Artura Nachts-Samporskiego i dyplom uzyskał w pracowni Aleksandra Kobzdeja w 70 roku. I od tego czasu zaangażował się w życie społeczne Związku Polskich Artystów Plastyków, gdzie nie tylko działał jako malarz, wystawiał, ale też pracował na rzecz związku, udzielał się w różnych komisjach, był organizatorem wystawy i działań Barykada upamiętniających Powstanie Warszawskie oraz współtworzył i był wiceprzewodniczącym Koła Wolnych Zawodów Twórczych przy NZZ Solidarność regionu Mazowsza. I chciałabym też powiedzieć parę słów o malarstwie. Więc wiem, że artysta początkowo po Akademii Sztuk Pięknych postanowił malować, zafascynowany był młodzieńczo sztuką abstrakcyjną, ale później jednak odkrył walory malarstwa holenderskiego i to go fascynowało i inspirowało. Widać to w jego warsztacie, w jego sposobie malowania. I właśnie ta wystawa jest takim dowodem, jak artysta skupiony w swojej pracowni potrafi przetworzyć świat otaczający go przedmiotów w dzieło sztuki. I chciałabym artystę zacytować, który właśnie mówi, że świat mimo wielu ułomności jest wystarczająco piękny, żeby go ocalić. No, ocalić tak. Właśnie od tej sztuki nowoczesności, ocalić od tego kaczana nowoczesności, jak to on zwykle nazywał. No ja tutaj może jeszcze wtrącę taką refleksję, to co zostało mi w pamięci z dawnych lat, kiedy byłam jeszcze dzieckiem, a mój brat z moją mamą bardzo kłócili się o dzieła sztuki. Mama była zawsze zwolenniczką malarstwa realistycznego, a mój brat był w opozycji do niej. I pamiętam taką dyskusję jeszcze, kiedy miałam może 7 lat, a brat już był, prawda, w klasie maturalnej, wybierał się na studia. I właśnie mówił o tych malarzach nowoczesnych. Właśnie wtedy z jego ust po raz pierwszy poznałam awangardę malarską, no i byłam zaskoczona, oczywiście jako młodsza siostra uważałam, że powinnam mu wtórować. I wtórowałam, z czego mama się oczywiście śmiała i powiedziała, że przyjdzie taki czas, kiedy oboje zdanie zmienicie.